Dzień dobry, ma pan Eresusa? Dzień dobry, szukam tego Erectusa, Eresusa. Mąż Eresusa? Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Arachnohobia Hodowla Ptaszników. Witam was w kolejnym materiale na temat, no właśnie, pytania z początku. Czy ma pan Eresusa? To pytanie bardzo często przejawia się u mnie na giełdach, na stanowisku czy w mailach. No i odpowiedź brzmi: oczywiście mam Eresusy. Chciałbym wam dzisiaj o nich nieco opowiedzieć. No i pokazać wam przede wszystkim, jak karmić te małe szkraby, ponieważ to, że Eresus, którego właśnie widzicie teraz na ujęciach, na przebitkach, jest dość duży i poradzi sobie już z podrośniętym karaczanem, to nie znaczy, że te z oferty sobie też z nimi poradzą, ponieważ te Eresusy z oferty są osobnikami L2, L3, posiadam na ten moment aż 5 gatunków, są dostępne na sklepie, więc zachęcam do zajrzenia sobie tam i zgarnięcia ich. Pokażę wam takie parę moich tipów, jak o nie zadbać, jak ich nie zabić i tyle. I na tym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Natomiast zanim właściwy odcinek się zacznie, to chciałem was zaprosić na giełdę Exotic Fest, która odbędzie się... O, tu nie zegarek, tam jest zegarek. 26 marca będzie to jubileuszowa giełda, ponieważ będzie to pierwszy rok giełdy Exotic Fest w Poznaniu, która swoją drogą dla mnie była giełdą nad giełdą. Bardzo dobrze wspominam tamtą giełdę, tamto Exotic Fest, żeby być bardziej profesjonalnym tutaj. Tak więc widzimy się w Poznaniu, mam nadzieję, że się zobaczymy wszyscy, oraz dzień wcześniej na giełdę w Rybniku 25, to będzie sobota wyjątkowo. Mam nadzieję, że wszyscy lokalnie tutaj mnie odwiedzicie na moich peryferiach. Moi drodzy, przed wami pojawia się właśnie korek z pająkiem, którego bardzo, bardzo dużo ludzi początkujących chciałby sobie zacząć hodować, a mianowicie jest to Eresus Valkeneri i jest to taka młoda samiczka. Na ten moment jeszcze nie jest to jej maksymalny rozmiar i jest to, można powiedzieć, taki mój hodowlany kleszcz. Pająki tego gatunku to są naprawdę niewielkie stwory i warto zaznaczyć, są to pająki, nie ptaszniki, więc nie można powiedzieć, że jest to tarantula. Żartuję oczywiście. Pająki poskocze, tak po polsku mówiąc, występują sobie elegancko w głównie Afryce Północnej, tam na przykład w Maroko, stamtąd są chociażby pajączki, które mam aktualnie w ofercie Blue Seed Ifni, czy w Europie, w takich rejonach jak Grecja, Bałkany oraz także w Azji. W ogóle w Polsce też mam jednego Eresusa, jest to Eresus Kolari, jeśli się nie mylę, znajomy wysłał mi kiedyś zdjęcia i jeśli się nie mylę, to można je spotkać na Mazurach, jest to poskocz krasny, no i rosną sobie takie u nas też pająki, warto o tym wiedzieć. Są one pod ochroną, tak więc ich lepiej nie chytajcie. Kupcie sobie raczej takiego szkraba. Moi drodzy, no taki brzydki pająk, można by powiedzieć. Taki kleszcz, nawet nagrałem TikToka na ten temat. Eresus, którego aktualnie mam na rękach, to jeden z największych gatunków Eresusów, jakie występują w hodowlach. Jest to Eresus Valkeneri. Mówiłem na początku, że mam w ofercie 5 gatunków i są to kolejno Valkeneri, czyli ten, którego aktualnie widzicie. Ten gatunek jest, no, praktycznie cały czarny, jeśli chodzi o samice, jak generalnie większość Eresusów, jeśli chodzi o samiczki, są one zazwyczaj całe czarne. Eresus Moravicus, te znowu to jest mój faworyt, mają taki fajny pomarańczowy pyszczek. Kolejno Eresus SP Balkanicus i to są takim żółtym pyszczkiem. Blue Seed Ifni oraz jeszcze Illustris. Tych sztuk, tych trzech ostatnich mam naprawdę niewiele, tak więc zachęcam was jak najszybciej do zakupów. No i tak jak mówiłem, ten osobnik to już taka moja tutaj krowa, która rośnie sobie jakiś czas. Nie jest to tak naprawdę dorosła postać jeszcze, dorosłe samiczki są znacznie, znacznie większe. Tak w granicach 2-3 cm ciała osiągają. I często, gdy pytacie mnie o to, czy mam Eresusa w ofercie, pokazuję wam go, rozmyślacie się, patrząc na mnie jak na debila, co ja wam chcę sprzedać kawałek, jakichś gałązek w kliszówce. Tak naprawdę pająki tego gatunku są bardzo, ale to bardzo małe. Stety bądź niestety, nie jest aż tak trudno je wykarmić. W sumie to na szczęście, o tak, będzie łatwiej, ponieważ one są bardzo, ale to bardzo chętnie jedzącym pająkiem i jedzą sobie, moi drodzy, nawet taką mniej ruchliwą karmówkę. Ja karmię je chociażby lekko ubitymi karaczanami tureckimi, a mianowicie wylęgiem. Nie chcę, żeby mi spadł ten Eresus. O Jezus, jakie to jest szybkie. W sensie takie niezdarne bardziej. O! Tak wygląda jego gniazdko, któremu wyciągnąłem z pojemniczka. Jest to Tillandsia, taka suszona, zielona, którą dostaniecie na sklepie. No i jego wypociny, czyli pajęczynka, którą sobie sam stworzył. Jak widzicie, tutaj mam jakąś wylineczkę, tu jakieś nogi karaczanów. Aktualnie ta samiczka siedzi sobie w takim
pojemniczku. Natomiast zanim ona przejdzie takiego pojemniczka większego, to maluchy oczywiście hodujemy w odpowiednio mniejszych pojemnikach i są to kliszówki. W jednej kliszówce Moravicus, w jednej kliszówce Valkenery. Aktualnie chcę wam pokazać te dwa, chociaż totalnie niczym się nie różnią, natomiast mam je pod ręką, więc chcę wam pokazać akurat je. Moi drodzy, patrzycie na mnie jak na debila, co ja wam próbuję wcisnąć za pusty pojemnik, skoro tutaj nic nie ma. Jedna wielka prowokacja. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Otóż, jeśli się przyjrzymy, to w tym miejscu, w którym wam pokazuję, zauważymy jednego Eresusa, tutaj Moravicusa. A jeśli się przyjrzymy w drugim pojemniczku, to chociaż światło troszkę nam odbija, to zobaczymy drugiego Eresusa. Wyciągniemy wam teraz całe to gniazdko od nich i wam pokażemy, jak one się prezentują. Co już możecie zobaczyć. Tej wielkości jest młoda sztuka Valkenery. O, strasznie się lepi ta pajęczyna. Moi drodzy, tak wygląda młoda sztuka Eresus Valkenery i pewnie wiele z was teraz uznało, dobra, nie chcę jednak Eresusa, chcę sobie kupić Blondie, bo jest większa. Moi drodzy, te pająki wbrew pozorom nie są tak bardzo problematyczne, jakby się mogło wydawać. Hodowla takich pająków ogranicza się zasadniczo jedynie do wrzucania im do tych kliszówek wylęgu karaczana, muszek w miejsce gdzieś przy gnieździe, lekko ubitych, to warto zaznaczyć. Czyli bierzemy wylęg karaczana, lekko go gnieciemy i wrzucamy takiemu szkrabowi właśnie do gniazdka. Nie podlewamy tego pająka. Ten pająk jest łatwy do zabicia na dobrą sprawę, jeśli go przelejemy i obserwujemy, jak sobie rośnie. Co do tempa wzrostu, ja nie zauważyłem, żeby były one jakimiś demonami prędkości, jeśli chodzi o szybkość linienia, jeśli chodzi o częstotliwość linienia zasadniczo. Aczkolwiek też muszę się przyznać, że nie karmiłem ich jakoś super mocno, tak żeby pompować je na siłę, więc ciężko mi się wypowiadać, ponieważ nie odhodowałem ich jakoś super dużo. No i cóż, zasadniczo najważniejsze to nie pozwolić temu pająkowi uciec przez dziurki wentylacyjne, ponieważ nam ostatnio przy przekładaniu zdarzyło się tak, że daliśmy w jednej kliszówce za duży otwór wentylacyjny, no i taki pajączek sobie po prostu wyszedł z gniazdka, wyszedł sobie z kliszówki, no i znaleźliśmy go niedaleko, na szczęście udało się go w ogóle znaleźć, więc taki plus, ale warto na niego uważać przy jakichkolwiek manewrach, żeby go nie zgnieść, ani nic mu krzywdy nie zrobić. O, tutaj mamy jeszcze drugą samiczkę z mojej hodowli, też wychowana przeze mnie od L1. Co do długości ich życia, to nigdzie nie jest to jakoś sprecyzowane. Ja obstawiam, że jest to w granicach 6-5 lat. Co w ogóle brutalne i ciekawe na temat tego pająka, to to, że młode zjadają swoją mamę po wyjściu z kokonu. Tak więc, no, role się można powiedzieć odwróciły. Jak czasem samice zjadają swoje potomstwo, no to tutaj jest na odwrót, to potomstwo zjada swojego rodziciela. O tak, tak będzie najładniej to określone. Samiczki, tak jak wam mówiłem, w większości czarne, z jakimiś różnymi przebłyskami innych kolorków. A samce to w ogóle bardzo ciekawy temat, ale bardzo fajnie o tym opowiedział Wojtek z Venomous Art, który dodał w ogóle film parę dni przede mną. Tak więc zachęcam was, żebyście sobie tam zajrzeli. Tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wiedzy na temat tych poskoczy. Wojtek zna się na takich tematach, więc zachęcam was tam sobie zajrzeć. No i my będziemy kończyć ten film, ponieważ zasadniczo wszystko, co chciałem powiedzieć, już powiedziałem. Dziękuję wam, moi drodzy, najmocniej na świecie, że chcieliście zobaczyć ten film do końca. Trzymajcie się! Zapraszam na sklep po Eresusy, po inne ptaszniki jak Terafosa. Ostatnich dość sporo wleciało w ogóle do oferty, tak więc zachęcam zajrzeć. Trzymajcie i widzimy się na tych dwóch wydarzeniach, o których wam mówiłem wcześniej. Trzymajcie się i hej!